Zapraszam na trzecią i ostatnią część naszej trylogii, czyli rozmów z Jankiem, elektronikiem i konstruktorem z Krakowa. W tej części opowiemy Wam o pewnej książce, którą Janek znalazł i która zainteresowała mnie z pewnych powodów. Wrócimy na chwilę do tematu monolitycznych układów scalonych produkowanych w CEMI, czyli w Naukowo-Produkcyjnym Centrum Półprzewodników. Janek opowie Wam też ciekawą historię, która pochodzi jeszcze z lat 50. oraz na koniec pogadamy sobie o współczesnej elektronice w Polsce. Rozpoczynamy zatem część trzecią naszych opowieści o elektronice w Polsce. No i tak jak obiecywałem, zajmiemy się książką, pewną książką, która ma tytuł Zarys historii elektroniki w Polsce. Ona została wydana w roku 2015 przez oficynę wydawniczą Majax P. Nie jest to książka napisana przez jednego, czy nawet przez dwóch autorów. To raczej jest taki jakby zbiór artykułów, jakie możemy spotkać w czasopismach, na przykład czasopismach branżowych. Tutaj jest to posegregowane według tematyki poszczególnych rozdziałów książki. No nie chciałbym tutaj opisywać zbyt szczegółowo poszczególnych części książki, bo o tym jeszcze będziemy rozmawiać, ale wspomnę tylko, że jej początek jest dosyć ciekawy moim zdaniem, bo opisuje on najpierw rozwój elektroniki w ogóle, takiej ogólnej na świecie. Dość ogólnie oczywiście, ale jest dosyć ciekawe. A w kolejnym rozdziale autorzy porównują rozwój elektroniki w Polsce, no właśnie z rozwojem elektroniki na świecie w tych samych latach. No i tutaj padają dosyć ciekawe refleksje, do których odniosę się pod koniec omawiania książki. Wiem, że ty też tą książkę masz, chyba jako pierwszy ją miałeś, a potem mi ją zaproponowałeś. I powiedz, czy czytałeś ją i co ty o niej sądzisz, jeśli można wiedzieć. Przejrzałem ją przede wszystkim dość gruntownie, bo zastanowiło mnie, kto to napisał. I z tego widać, że pisali to najczęściej dyrektorzy poszczególnych firm czy kierownicy wysokiego szczebla. Ta książka dzięki temu stanowi kronikę, że tak powiem, polskich dziedzin elektroniki. I wiele osób tamto piszących, w pierwszej wersji, w pierwszej chwili, jak gdyby przy czytaniu zorientowałem się, że to było zjednoczenie Unitra głównie, aczkolwiek nie tylko. No i w związku z tym tam widać właściwie, jak ta elektronika zaczęła się rozwijać, kto tym sterował i w jaki sposób. No, sterowało tym państwo niewątpliwie. No i pojawiło się w związku z tym sporo licencji, bo ten początkowy taki trochę chaotyczny, różne ośrodki w różnych kierunkach zaczęły działać. I tak to widzę. Tak, tutaj dalej jakbyśmy popatrzyli, to mamy historię powstania elektroniki w Polsce, czyli jej początki w ogóle, rozwój w okresie międzywojennym, w okresie wojny, a także po wojnie, w czasach odbudowy, a potem w czasach od roku 50 do 69. To jest taki podział tutaj dosyć twardy. No i wreszcie jest opisany ten rozwój elektroniki w latach od 1970 do 89, a więc ten okres, o którym z Jankiem dosyć sporo już mówiliśmy w poprzednich częściach, to jest ten jakby najbardziej interesujący mnie i chyba naszych widzów również. No jest też opisany okres już po roku 89, czyli kiedy zmienił się ustrój polityczny. Kiedy teraz tak to opisuję, to wydaje się, że dla tych, którzy nie widzieli tej książki, no wydaje się, że może być ona ciekawa, ale niestety ta książka opisuje wszystko w sposób, który nazwałbym taki, no nie wiem, taki czysto kronikarski, czyli owszem, jest dużo faktów. Autorzy szczegółowo opisują, kiedy powstawały dane zakłady, kto się tym zajmował, są wymienione nazwiska, ale na przykład nie znajdziemy informacji w tym gąszczu, nie znajdziemy tutaj żadnej refleksji, po prostu nie wiemy często, dlaczego tak się działo. No mało jest informacji również czysto technicznych takich, które mogłyby mnie na przykład zainteresować, są to suche fakty. Rzeczywiście tak jest, no bo to prawdopodobnie jest związane z tym, że centrum było gdzieś na górze i poszczególne zakłady jak gdyby między sobą nie miały jakiegoś powiązania, żeby mogli na przykład się porozumiewać. Kierownicy tych zakładów, już nie mówiąc o pracownikach, bo to się wszystko odbywało na szczeblu jak gdyby centralnym. Te wszystkie posunięcia, które tam są opisane, to są jak gdyby centralnie sterowane i poszczególne zakłady jak gdyby o sobie wiele nie wiedziały. Jeżeli próbowaliśmy się w tym czasie między sobą jakoś porozumieć, to poniekąd było źle widziane, a właściwie no to było szokujące, bo nie wiadomo dlaczego. To też między innymi wynikało z tego, że oni nie chcieli żadnych pomysłów. Była taka tendencja, żeby żadnych pomysłów w poszczególnych zakładach nie forować wychodzących od pracowników.
To było do tego stopnia szokujące, że na przykład ja pamiętam takie przypadki, kiedy w zakładzie produkcyjnym pracownicy zaproponowali coś atrakcyjnego. Na przykładzie choćby tego zakładu Telpo, o którym rozmawialiśmy, były takie historie, że kierownictwo powiedziało, że bardzo byśmy chcieli mieć jakiś wyrób końcowy, a my mamy tylko same podzespoły, same drobiazgi, same części, a niczego takiego końcowego wyrobu żadnego nie produkujemy. No i cóż się stało? Zaproponowaliśmy na przykład zegar elektroniczny na owe czasy, no w miarę rewelacyjny, i on po ocenie komisji zakładowej, która no całkowicie była niekompetentna, bo ten zegar na owe czasy miał dość duże możliwości, no i można go było produkować pod warunkami oczywiście, że by się przyjął do tej produkcji, to jednak dowiedzieliśmy się, dostaliśmy taką wymijającą odpowiedź, żeby ten zegar jeszcze spełniał dodatkowe wymagania i pełnił dodatkowe funkcje, to mógłby być produkowany. Gdy tymczasem to była no, odpowiedź typu wymijającego. Tak to wyglądało, to niestety ludzie tu nie mieli, tacy pracownicy powiedzmy szczebla nawet inżynierskiego już nie mieli wiele do powiedzenia, mogli tam sobie pewne rzeczy rozkminiać po swojemu, no ale tak w sumie nawet gdyby ci się coś udało, to musiałoby to być przypisane chyba dyrektorowi raczej niż tobie. No więc były takie przypadki, poza tym jeszcze były też i przypadki związane z tak zwaną wynalazczością dotyczącą. No właśnie, bo wynalazczość chyba była tak dosyć dobrze traktowana jako taka. To znaczy ona była dobrze traktowana może pozornie, ale faktycznie to, żeby cokolwiek doprowadzić do końca, to właściwie była droga przez mękę. Pomiędzy innymi widzieliśmy to na przykładzie tychże logisterów omawianych poprzednio. Otóż okazuje się, że był to patent złożony w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie, to znaczy przez Instytut Elektrotechniki w Warszawie i pracowników Telpodu. Gdy tymczasem jak doszło do wypłaty za ten patent, no to powstała dziwna historia, która znana jest z tego przypadku tej wycieraczki elektronicznej samochodowej. Nie wiem, czy pamiętasz, czy znasz ten fakt. Tak. No to tu nastąpiła dokładnie identyczna sytuacja. To jest śmieszne, bo tam to się odbyło, zdaje się, w zakładach Forda, ale nie jestem pewien, które funkcjonowały, jak wiemy, w gospodarce kapitalistycznej. A to w naszym systemie gospodarczym nastąpiło dokładnie coś takiego samego. Mianowicie jak pracownicy, autorzy tego patentu sobie wybrali najdogodniejszy okres do wypłaty pieniędzy za patent, to się dowiedzieli, że to nie jest żaden patent, że to jest wszystko znane, że tam są diody Zenera, tranzystory. Dokładnie to samo, co w przypadku tejże wycieraczki. I w końcu, ponieważ pracownicy ci Instytutu Elektrotechniki w Warszawie mieli dobrą obsługę prawną, a poza tym nie byli związani z dyrekcją Telpodu, no to wystąpili na drogę prawną, która trochę przeraziła dyrekcję w Krakowie, no i wypłacono im za ten patent. Mówię to całkowicie obiektywnie, ponieważ ja absolutnie nie brałem w tym udziału, więc mogę to jako widz opisać. No wróćmy na chwilę jeszcze do książki. W dalszej części tej książki autorzy opisują historię elektroniki, ale tym razem z podziałem na poszczególne uczelnie techniczne w kraju. To jest dosyć duża część tej książki, czyli w sumie te same fakty, ale przedstawione z innym podziałem. No i kolejny podział faktów autorzy przeprowadzili przez dziedziny elektroniki, czyli na przykład miernictwo, elektronika medyczna, wojskowa, informatyka i tak dalej. Kolejny podział, czyli te same fakty możemy znaleźć w różnych jakby podziałach. No i oczywiście też opisywane są poszczególne przedsiębiorstwa i zakłady zajmujące się elektroniką w Polsce. No było ich bardzo dużo. No wymienię tylko CEMI, Tonsil, Polkolor, oczywiście Telpod, no i wiele, wiele innych. A moim zdaniem dosyć ciekawy jest fragment pod tytułem Jak my to pamiętamy? On jest tam pod koniec książki. Czyli są tam takie jakby wywiady z dyrektorami i prezesami firm, chyba dyrektorami, prezesów wtedy chyba nie było, i zjednoczeń, czy na przykład jest wywiad z dyrektorem zjednoczenia Unitra i też są ich biografie, wspomnienia, także moim zdaniem to dosyć ciekawa akurat jest część tej książki. No ogólnie książka może być ciekawa dla tych, którzy lubią dużo faktów zebranych w jednym miejscu, ale mówiąc szczerze, trochę się zawiodłem na tej książce. Spodziewałem się też większej liczby, tak jak mówiłem, opisów takich czysto technicznych,
ciekawostek jakichś być może, których nie znałem, a także, tak jak mówiłem, też jakichś refleksji, przemyśleń, na przykład dlaczego tak bardzo zostaliśmy w tyle za Zachodem i tym podobne rzeczy. Nic dziwnego, że tak się stało, no ponieważ tamten okres był o tyle nieciekawy, że tam było bardzo niewiele takiego żywego rozwoju w tym wszystkim, to było raczej wymuszone i spotykaliśmy się, nawet jeżeli były kupione te licencje dosyć ciekawe i korzystne, to spotykaliśmy się z ich takim dziwnym wykorzystaniem. Poza tym między zjednoczeniami też tutaj były ciekawe historie, bo ta książka jest napisana niby w większości przez dyrektorów zjednoczenia UNITRY, ale także jest trochę mowy o zjednoczeniu MERA, które produkowało komputery na owe czasy. No i wracając z uporem do tego Telpodu, też się okazuje, że Telpod wykonywał bardzo ciekawe układy dla Odry 1325, co jest w książce opisane, ale bez podania współpracy z Telpodem. Więc jest podana ta Odra, bo to był w systemie RIAD, czyli jak sama nazwa wskazuje, służyło to do maszyn radzieckich. No ale Telpod też wykonywał sporo, takie cztery układy do tego. W ogóle mam wrażenie, że Telpod dostał potraktowany trochę po macoszemu tutaj w tej książce, bo w ogóle rozdział o Telpodzie jest bardzo krótki, na przykład w stosunku do CEMI czy do Tonsilu. Albo było mało informacji, albo celowo było ominięte. No wydaje mi się, że te główne powody, dlaczego zostaliśmy w tyle, no to tutaj też są dosyć dobrze opisane na początku książki, czyli najbardziej zostaliśmy w tyle chyba pod koniec lat 60., a to dlatego, że nas po prostu przyciśnięto tym embargiem, czyli po prostu z jednej strony Amerykanie i cały Zachód nie chciał nam nic pokazywać nowych technologii, a nasi przyjaciele zza wschodniej granicy również trzymali nam cugle, też nie chcieli nam dużo dawać. I tylko dzięki jakimś, nie wiem, kontaktom takim jakimś półoficjalnym pewne rzeczy się działy tutaj, jeśli chodzi o w ogóle rozwój elektroniki. Takie jest moje zdanie. No nie wiem, ja nie żyłem w tych czasach, znaczy żyłem, tylko nie byłem dorosłym człowiekiem jeszcze, także trudno mi to tak dzisiaj ocenić. No to wyglądało rzeczywiście tak dziwnie, jeżeli chodzi o wschodnich naszych sąsiadów i protektorów, to oni raczej od nas chętnie coś brali niż nam dawali, raczej niewiele nam dawali, chociaż jakaś ta była informacja, że oni coś produkują, ale między innymi te hybrydy też do nich technologia trafiła. To znaczy ze wszystkich krajów tego naszego bloku wschodniego, to i tak chyba wydaje mi się, że my jako Polska dosyć dobrze tutaj wypadliśmy w stosunku do, nie wiem, tam Węgier, Czechosłowacji, może w NRD jeszcze było inaczej, bo oni tam mieli sąsiedztwo ze swoimi braćmi z Zachodu, ale chyba tak źle to też nie było. Mogło być gorzej, no mówiąc krótko. Oczywiście, że tak. Tak jak powiedziałeś, że do nas trafia niezupełnie oficjalnie niektóre nowinki z tamtej strony i to wyglądało, jakby ktoś, kto nam to dawał, to robił to w taki sposób, żeby nie za bardzo nas wzbogacić w sensie naukowym i technicznym. Dawał nam rzeczy po prostu takie, które już były ogólnie znane na całym świecie i niespecjalnie atrakcyjne w przyszłości. No to skończmy już, aby nie przedłużać, przejdźmy do innego tematu i wróćmy do lat 50., kiedy nasza polska socjalistyczna wtedy elektronika chciała zafundować obywatelom tak zwaną telewizję. Na początku odbywało się to tylko w stolicy, w Warszawie, w okolicach świeżo wybudowanego Pałacu Kultury. No i obiecałeś mi, że opowiesz naszym widzom ciekawą historię z tym związaną. No właśnie, tak się zdarzyło, że podczas swoich podróży do Warszawy i okolic poznałem pewnego pana, inżyniera radiowca, specjalistę od telewizji później, który opowiedział mi taką historię, jak uruchamiano telewizję, nadajnik telewizyjny w Pałacu Kultury, który tam posiadał anteny na tejże iglicy. Przez wiele, wiele lat w dzienniku telewizyjnym pokazywano jako te koła takie latające fal radiowo-telewizyjnych. To było w latach 50., wtedy, kiedy, nie wiem dokładnie, który to był rok, to można gdzieś tam znaleźć. Kiedy ten nadajnik miał ruszyć, już było wszystko przygotowane, wstępnie nadajnik zestrojony z anteną. Następują próby uruchomienia, okazuje się, że sygnał w ogóle nie wychodzi nawet w okolice Pałacu Kultury. Nie da się po prostu niczego odebrać z próbnego nadawania. No i ten pan, jako dowodzący tym całym procesem uruchomienia tego wszystkiego, stwierdza, że zaczynają mu się trząść nogi, bo takie pewne władze, które podejrzewały tutaj jakąś historię złośliwą, no niedwuznacznie zwaną sabotażem, zaczęły mu deptać po piętach. Człowiek się zdenerwował, no bo
techniczny przypadek jakiś skomplikowany się ujawnił, a tu się nic nie da zrobić. No i w pewnym momencie wpadł na pomysł, czy jak to do nadajnika, do anteny telewizyjnej w takim przypadku jest doprowadzony sygnał za pomocą tak zwanego fidera, czyli linii takiej dwuprzewodowej złożonej z przewodów rurowych, rur miedzianych. To nie był to zbyt dużej mocy ten nadajnik, ale jednak. No tam 10 kW chyba było, nie? Więcej. Nawet nie wiem, czy nie kilowat był w pierwszej chwili. Tak? Tak, w pierwszym momencie był prawdopodobnie kilowat, potem zwiększono, jak już to doszło, że tak powiem, do właściwego działania i doprowadzono do, no, opanowano sytuację. No i ten pan nie wiedział, co zrobić, więc wziął, pomyślał, a był to człowiek dobrze wykształcony jeszcze z czasów przedwojennych, bo studiował nawet z panem Kudelskim, znanym z produkcji magnetofonów później w Szwajcarii. To byli koledzy ze studiów. Magnetofonów Nagra, tak? Tak jest, magnetofonów Nagra. No i pan poprosił, wziął pracownika z wiertarką i kazał mu najpierw w jednym z tych przewodów wywiercić otwór na poziomie nadajnika, czyli na samym dole. A ile to pięter było do góry? Dość sporo tych pięter było, nie pamiętam dokładnie ile, bo to już dawne czasy. No i kazał mu wywiercić otwór. Pan wywiercił otwór i cóż stwierdził ze zdziwieniem? Bluznęła na niego woda niezbyt czysta i ciepła w dodatku. Co się okazało? Że te przewody rurowe wypełniły się wodą i stanowiły kuchnię indukcyjną, a cała moc szła w grzanie tych przewodów rurowych. No więc jak ta woda się wylała stamtąd, to pan ów polecił w drugim przewodzie wywiercić otwór i znowu tym razem już podłożono wiadro, żeby się nie oblać tymi litrami wody z tego orurowania. Okazało się, że woda wpływała z konstrukcji dachowej w okolicach iglicy na Pałacu Kultury. W jakiś sposób źle zabezpieczono te przewody rurowe i ta woda je wypełniła. Deszczówka, tak? Tak, deszczowa woda oczywiście. No i zrobiła się kuchnia indukcyjna, grzejąc tę wodę i cała energia szła w kuchnię zamiast w antenę. No i w momencie, kiedy to wywiercono, tego pana zaczęto uważać za cudotwórcę, no bo już wiele osób nad tym myślało, co to się tam dzieje. I okazało się, że nadajnik zadziałał i wszystko nastąpiło otwarcie uroczyste i nic tutaj złego już się więcej nie działo. No tutaj trzeba wyjaśnić naszym widzom, tym, którzy nie mieli nigdy do czynienia z nadajnikami takiej większej mocy, że ten fider, o którym mówisz, to są po prostu zwykłe rury, miedziane zazwyczaj, po prostu o odpowiedniej średnicy, odpowiedniej grubości ścianek, które są dopasowane do długości fali, którą przesyłają, prawda? To są tak zwane falowody, mówiąc inaczej. No i niestety jak się je wypełniło wodą, no to one zupełnie straciły swoje właściwości falowodu i ta woda, tak jak mówisz, była po prostu podgrzewana, no tak, tym jednym kilowatem. I cała energia wytracona zamiast na wysłanie jej w przestrzeń, to wytracono na grzanie tego. No i niestety nie mogło być emisji żadnej telewizyjnej, dopóki nie spowodowano opróżnienia tego fidera. Pogadajmy jeszcze trochę o elektronice ogólnie, tak z punktu widzenia naszego, czyli jak elektronika rozwija się w Polsce dzisiaj. Czy rzeczywiście mamy jakieś postępy w tej, jakby nie było, ważnej dzisiaj dziedzinie gospodarki? Ale wcześniej jeszcze chciałbym cię zapytać o coś z czasów twojej aktywności, czyli wracamy jeszcze do wcześniejszych czasów. Ja już chyba nawiązywałem do tego w naszych rozmowach, ale wrócę po raz drugi do tego, czyli wracam do tematu układów scalonych monolitycznych i zadam ci pytanie, czy wiadomo ci coś o tym, że w latach 70., a może później w Polsce robiło się jakieś własne opracowania monolitycznych układów scalonych. No wiem, że prawie wszystkie układy scalone wytwarzane w CEMI, bo tam głównie były robione, to były licencyjne modele, a każdy miał swojego odpowiednika zachodniego, ale czy znasz jakieś układy, które takie nie były? Z tego, co sobie przypominam, to nic mi o tym nie jest wiadomo, ale mogę nie wiedzieć wszystkiego, ponieważ to jest dziedzina, była przynajmniej w tamtych czasach, dosyć hermetyczna i nawet o tym, co było aktualnie produkowane i na jakiej zasadzie, to dowiadywaliśmy się zupełnie przypadkowo, właśnie pracując w Zjednoczeniu UNITRA w rozmowach między kolegami. Może podam taki przykład dziwny, ale pamiętam go z tamtych czasów, jak chodziło o takie tranzystory BF-190 ileś tam, do torów chyba telewizyjnych.
do częstotliwości chyba różnicowej, więc jak uruchamiane były te tranzystory tak zwane z taką metalizacją paskową, to myśmy się w Krakowie zainteresowali tym, ponieważ od kolegów z Warszawy usłyszeliśmy, że te tranzystory mają być produkowane. Nagle dowiedzieliśmy się, że są jakieś z tym dziwne problemy i w zasadzie lepiej nie pytać. No, myśmy trochę nie bardzo wiedzieli, co to znaczy lepiej nie pytać, ale jednak zapytaliśmy, będąc w CEMI. No i okazało się cóż, że w początkowej fazie uruchomienia na 1000 sztuk uruchomionych dwa tranzystory się udały. Czyli na waflach było około 1000 sztuk wytrawionych, struktur. połamanych struktur, tak, bo one potem były z tych wafli były łamane taką dziwną, ciekawą metodą, którą zresztą widziałem i zaskoczyła mnie trochę, bo to nigdzie nie było opisywane. Dowiedzieliśmy się, że jest tych struktur, dwa tranzystory wyszły z 1000 rozpoczętej serii. Ale mało tego, na takie pytanie, które padło w tej dziedzinie, to kolega z CEMI, który to pytanie usłyszał, to się zrobił najpierw czerwony, potem biały, a potem zapytał się, po co nam to wiedzieć. Bo widocznie koło tego działy się jakieś bliżej nieznane historie organizacyjno-prawne. Jak się dowiedział, że my to tylko z ciekawości, to mówię, to z ciekawości to wam powiem tylko dla was i to właśnie powiedział, co przed chwilą stwierdziłem. No to była jedna z tych rzeczy. Poza tym była też taka ciekawa historia związana z hybrydami. W tych układach, jeszcze zanim do scalonych przejdziemy, to się okazało, że do potrzeb hybrydowych nie można uzyskać z CEMI struktur tranzystorów BC313, 211, 313. Nie można też uzyskać, to o czym mówiliśmy, tych struktur tranzystorów 2N3055. Czyli takich więc, jakby tranzystorów bez obudów jeszcze, tak? Tak jest, samych chipów tranzystorowych. Dlaczego? No dlatego, że po pierwsze, że hybrydy mają pewne wymagania dotyczące tych chipów i te wymagania jakoś nie mogły być spełnione. No z jakich powodów to się potem okazało, że one jednak, że nie ma mierników, testerów do struktur, które w pełni mogłyby te parametry tych struktur określać w jakimś przynajmniej zakresie. No więc dziwna sprawa, bo tranzystory były produkowane w CEMI, ale można było dostać pełne tranzystory, może nawet nie zamknięte w obudowie, w tym sensie, że nie przykryte tym kapturem, tym kapeluszem, ale jednak nie tranzystory. Struktur się nie dało od nich otrzymać. Więc to nas. Czyli ten tester to był coś takiego jak w czołówce programu sonda. Jest taki obrazek, gdzie takie szczypce po kolei sprawdzają struktury i kładą kropkę albo nie, prawda? Tak jest, tylko że te testery z tą kropką, o których mówisz, to były. I to jest właśnie, to jest taka tak zwana selekcja wstępna, która jeszcze przed połamaniem tego wafla, czyli jak wafel wyjdzie z procesu technologicznego, taki o średnicy mniej więcej 5 cm z tego co pamiętam, to on ma na sobie ileś tam tych struktur jeszcze w takiej siatce jak znaczki pocztowe w arkuszu, tylko że na okrągłym arkuszu. No i wtedy ten tester tam chodził po tym, taki trójelektrodowy i on prawdopodobnie sprawdzał tylko, czy ten tranzystor żyje, czy on po prostu ma podstawowe parametry, w ogóle tranzystora, nie jest coś pozwierane tam albo nie przesunęły się maski przy produkcji i wtedy on stawiał te kropki magnetyczne, bo to były kropki magnetyczne, jak się domyślasz, czyli z farby magnetycznej, która powodowała, że następnie po połamaniu już można było wyselekcjonować za pomocą magnesu, odrzucić tak. Te struktury, które są... Podobne zasady obowiązywały dla układów scalonych, nie? Tak jest, oczywiście, że to była ta sama metoda, tylko że nie wiem, czy... Przynajmniej zdaje mi się, że więcej parametrów było mierzonych, przynajmniej takich dobry, zły w układach scalonych niż w tranzystorach, no bo układ scalony może mieć znacznie więcej możliwości niesprawności przy produkcji niż tranzystor, prawda? No i to pamiętam i takie sondy były najprawdopodobniej, no bo skoro trzeba było wyselekcjonować te struktury dobre, złe, wstępnie, żeby już nie obudowywać przypadkiem, nie zajmować się tymi strukturami wadliwymi, no to tak było. A co do produkcji i konstrukcji, to naprawdę było dosyć dziwne, bośmy się dowiadywali na przykład, że z produkcji nagle wychodzą jakieś układy scalone, ale niczego nie wiedzieliśmy o ich procesie technologicznym, o ich wykonaniu. Prawdopodobnie w początkowym okresie
licencji, bo to była początkowo, jak chodzi o tranzystory, to była licencja Sesko-Sema. Natomiast co do układów TTL, to nie wiem. Natomiast wiem na pewno, że były produkowane niektóre układy Motorola, na przykład te dekodery PLL stereofoniczne. Ja nie pamiętam, one miały MC1310 chyba. Potem były MC4500. Polskiego oznaczenia nie pamiętam tych dekoderów, ale wiem na pewno, no, że były produkty. UL1621 chyba, nie? Właśnie, możliwe, a to był że... TC, nie MC, TCA. Aha. 4500 to był ten, tak, dekoder A. Oryginal, dobrze mówiłeś? Z literą A. Z literą A, tak. Logo na tym dekoderze jest takie SH. S z taką literą H przekreśloną. To nie wiem, czy to nie był Siemens przypadkiem. Tak, taka H litera S-em przekreślona. Tak. To był prawdopodobnie Siemens, z tego co ja pamiętam. Czyli to były dekodery TCA 4500A, natomiast TMC to były 1310, tak? Tak, i to były właśnie, nie wiem, do końca nie pamiętam, bo wiem, że ten 4500A był potem poprawiony bez litery A, a tym się różnił, że ten, który miał literę A, to dawał takie tak zwane ptaszkowanie przy nagraniu, że się coś... Tak, jakieś częstotliwości się pojawiały. Takie świergolenie. Nie? Tak jest. I oni to nazywali Berdis, Amerykanie, w tych dekoderach, i oni dlatego go poprawili, bo tam coś było z tymi częstotliwościami w PLL-u. Co to była było? Taka, co to był mój zegar, który ma, wydaje takie dziwne dźwięki, bo ma cogodzinne sygnały, ale już je wyłączam i już nie będzie. Już od tej chwili ich nie będzie. Oni poprawili ten dekoder i wiem, że maski u nas na 100% były, bo tego projektu nikt u nas nie zrobił. Natomiast mogły być maski pod innym oznaczeniem były produkowane. Być może, że jakieś poprawki na pewno u nas były do tego, bo to były prototypy, które mogły mieć pewne... Co nie zmienia faktu, że to były układy, no, zachodnie. Tak naprawdę TCA 4500 to był UL1621. Zmieniali tylko nazwę pod nasze liternictwo i to było, no, to samo. No i być może coś poprawiane było, bo mogły być drobne jakieś kosmetyczne poprawki. Natomiast z czego to się bierze? Ja przypuszczam, że bierze się to z tego, że u nas nie było narzędzi projektowych do tego. Bo przecież układów scalonych monolitycznych nie da się projektować na piechotę, nawet średniej skali integracji, tak jak to było przy hybrydach. Bo myśmy oczywiście nie opowiadali słuchaczom dokładnie, jak wygląda projekt takiego układu hybrydowego, ale to jest zabawka przy tym, co musi powstać przy układzie monolitycznym, bo on nie dość, że nie jest płaski, to on jest jeszcze przestrzenny. Tam te warstwy się wewnątrz łączą i nie da się tego... Projekt i jeszcze skala integracji jest na tyle duża, że ten schemat musi być projektowany na powierzchni w sposób, no, zautomatyzowany i wspomagany komputerowo. Bo nie wyobrażam sobie, żeby ktoś to rysował, tak jak przy hybrydach, bo nie powiedzieliśmy sobie, że na początku przy hybrydach maski, no, matki tak zwane, były rysowane tuszem na Bristolu. Mówiliśmy o tym, tylko nie, mówiliśmy, że to w skali 10:1 było robione. Natomiast w przypadku układów monolitycznych to skala 10:1 w grę w ogóle nie wchodzi. Tak. 100:1 albo 1000 nawet. To znaczy, to zależy przy jakiej skali integracji, nie? Przy jakichś, no, tam prostym TTL-ach to jeszcze może by to przeszło. Ale... Tak jest. Ale prostych TTL już wtedy chyba nikt nie projektował, bo one już były tak rozpowszechnione, tak, że maski można było dostać po prostu na zasadzie bonusa od jakiejś firmy, która już tych masek nie potrzebowała albo w jakiś sposób po prostu chciała nam zrobić dobrze, żebyśmy... Tam mi ktoś w komentarzach pisał, że być może polskim układem był ten MC1204, ten sterownik zegara, ale chyba nie, bo wydaje mi się, że był jakiś zachodni odpowiednik tego. A nie wiem, czy on nie miał swojego pierwowzoru, tego zegarka ręcznego, który się też gdzieś tam pojawiał. Tego Varela, nie? Ja go chciałem, tak, kupić, bo to jest bardzo fajny zegarek, ale nigdzie go nie ma. A takie były wersje fajne tych zegarków, takie metalowe, srebrne, z nierdzewki, i takie mi się właśnie podobały zawsze. Bo zresztą jak chodziłem do szkoły średniej, to mój kolega miał taki zegarek i po prostu...
ja wyłaziłem cały czas za nim, żeby ciągle tam nacisnąć na chwilę, chociaż zobaczyć, trochę, podtrzymać. On dał mi kiedyś go tam ponosić, to byłem szczęśliwy, ale były też wersje takie, sport się nazywały, i były takie czarne, plastikowe. Całe plastikowe. Chyba. Ta czarna, plastikowa jest gdzieś tam na eBayu chyba i ona kosztuje 2000 prawie. Tak, ale on był, pamiętasz, że on świecił tylko po naciśnięciu. Tak, oczywiście. Bo jak się przytrzymało, to była data, jak się przytrzymało tak. Jeszcze dłużej, to były sekundy. To wiesz, tak to ja jest. Znam na pamięć to dzisiaj. Natomiast masz rację, to była chyba ta struktura tego MC1204 była używana, bo tak naprawdę jak się zrobiło ten zegar taki duży, to on miał dokładnie te same funkcje, co ten mały zegar. Mało tego, jeszcze w początkowej wersji on też po prostu pulsował, nie świecił ciągle, tylko potem go chyba poprawili. Poprawili, tak, że cały czas świecił. I świecił w sposób ciągły. Czyli w sumie to ten temat układów monolitycznych możemy zamknąć, bo tak naprawdę nikt nie wie, czy było coś, czy nie. No można założyć, że raczej nie, a jeśli były jakieś polskie tam, jakaś polska myśl techniczna, to na zasadzie poprawiania czegoś, prawda, albo przerabiania pod własne potrzeby. Może wrócimy do współczesności tym razem i zadam ci pytanie, jak się ma polska elektronika dzisiaj, twoim zdaniem? Bo wiem, że na terenie naszego kraju działa wiele montowni tak zwanych, które zajmują się produkcją urządzeń elektronicznych, oczywiście na zlecenie. No i bardzo dobrze, bo dają one miejsca pracy i to pracy ciekawej, moim zdaniem. Pytam jednak o to, czy znasz może jakieś przykłady polskich, takich czysto polskich zakładów elektronicznych, które zajmują się również projektowaniem i wytwarzaniem podzespołów elektronicznych, no niekoniecznie monolitycznych układów scalonych, bo w to wątpię, ale może, no nie wiem, jakichś hybrydowych układów albo grubowarstwowych? No okazuje się, że ta elektronika grubowarstwowa, o której mu tyle powiedzieliśmy, że tak się źle z nią działo, okazuje się, że dzięki ludziom, którzy pracowali w tej dziedzinie, nie przepadła. I to mało tego, że nie przepadła całkowicie, ale wręcz ma swoje drugie życie. To drugie życie już teraz kończy się pomału, bo dlatego, że ludzie, którzy się tym zajęli, to byli między innymi pracownicy wcześniej z tym związani, nie tylko w Krakowie, ale też i w Warszawie, z tego, co jest mi wiadomo. To pracownicy Telpodu, tak? Po części pracownicy Telpodu, a po innej części pracownicy Przemysłowego Instytutu Elektroniki w Warszawie. I nie wiem, czy nie zakładu doświadczalnego produkcji układów hybrydowych, który miał taką śmieszną nazwę, skróconą ZD-Puch, który zniknął z powierzchni ziemi w pewnym momencie jako taki zakład produkujący małe serie grubych warstw. I okazuje się, że w Krakowie też jest kilka firm z tym związanych i co ciekawsze, one w tej chwili już kończą swój żywot, dlatego że ci ludzie osiągnęli już późny wiek emerytalny, przestają się tym zajmować. Nie wiem, czy komuś to mają zamiar przekazać. Jest natomiast, w dalszym ciągu istnieje firma Telpod, o ile mi wiadomo. Nie wykonuje w pełni tego wszystkiego, co robił kiedyś Telpod. Na przykład z tego, co wiem, nie zajmuje się układami, tylko pewnymi rezystorami czy innymi konstrukcjami grubowarstwowymi. Chyba potencjometrami też, nie? I potencjometry też, ale robi takie specyficzne rezystory grzewcze dużej mocy do różnych zastosowań, o różnym kształcie. Tym niemniej technologia grubowarstwowa, hybrydowa, ta telpodowska, ma swoją siedzibę. Są również firmy, co najmniej dwie chyba. Jedna z nich to też pracownik Telpodu to prowadzi, produkuje rezystory na wałkach drukowane i też ta firma już zamierza, że tak powiem, zaprzestać swoją działalność. No i jeszcze jest jedna firma, która nie wiem dokładnie co robi, bo z nimi nie miałem kontaktu, ale też już kończy tę swoją działalność. Natomiast oni, z tego co wiem, to nigdy nie wykonywali takiej działalności w pełni od pomysłu do realizacji końcowego wyrobu podzespołu czy urządzenia wręcz. A okazuje się, że w Warszawie przez długi czas już funkcjonuje, o czym wiedziałem od dawna, bo to się, nie pamiętam, ale to w latach 90. chyba powstało, firma o nazwie Galves, która właśnie łączy w sobie wszystko to, o czym powiedzieliśmy poprzednio, żeby było dobrze, żeby to wszystko było pod jednym dachem, mówiąc obrazowo, czyli od powstania pomysłu układu poprzez jego projekt elektroniczny, czyli układowy, skończywszy na wykonaniu hybrydowym, zamknięciu do obudowy, czy też przekazaniu do jakiegoś urządzenia. Okazuje się, że ta firma produkuje bardzo ciekawe układy, między innymi zapłonowe, gdzieś tam do pomp jakichś samochodowych,
do sterowania silnikami bezszczotkowymi, co w dzisiejszych czasach jest powszechnie stosowane. Jak wiadomo, silniki komutatorowe mają zmierzch swojej popularności, chociaż i w małych tam jakichś tam zastosowaniach przemysłowych może są jeszcze stosowane, ale silniki te bezszczotkowe, wymagające dość poważnego sterownika, no bo tam jest wielofazowy prąd, na wielofazowe napięcie zasilające i tym samym prąd tych silników. Poza tym elementy mikrofalowe też produkowane w oparciu o grube warstwy, które wymagają precyzyjnych kształtów i takich dziwnych obrazków na ceramice, które mają swoje znaczenie w technice mikrofalowej. Ta firma w Warszawie praktycznie wszystko oferuje w tej dziedzinie, łącznie z płytkami drukowanymi, które tam można zaprojektować, łącznie z oprogramowaniem procesorów, które, czy innych układów programowalnych, które tam się mogą znaleźć na pokładzie takich hybryd. Także właściwie oferuje wszystko, czego sobie można wymarzyć i nawet zyskała, z tego co wiadomo, nagrodę za swoje wykonania i produkuje również na potrzeby wojskowe pewne wyroby, które w małych seriach, ale jednocześnie bardzo specjalistycznych, no nie pojawią się nigdy na rynku powszechnego użytku, no z definicji. A dlatego mówię o tym, no bo tam są pracownicy, którzy byli związani z Przemysłowym Instytutem Elektroniki dawniej. W moich opowiadaniach też występują, oczywiście anonimowo. Natomiast prezesem firmy Galvez jest pan Wiesław Galewicz, który wywodzi się właśnie z tej ekipy, która w Przemysłowym Instytucie Elektroniki rozpoczynała te prace z hybrydami, między innymi produkowanymi przez ten. Bardzo Ci dziękuję, Janku, za udział we wszystkich tych moich odcinkach, tych naszych odcinkach, no i pomocy w ich realizacji. No, zakończyliśmy w ten sposób tę naszą elektroniczną trylogię, czyli opowieści o polskiej elektronice z lat PRL-u i nie tylko. No, mam nadzieję, że zainteresowaliśmy naszych widzów chociaż w części, i to nie tylko tych starszych, ale także tych nieco młodszych, którzy czasy PRL-u znają tylko z opowieści. No już wiem, że nie jest to nasza ostatnia rozmowa. Planujemy już z Jankiem za jakiś czas kolejny temat, również trochę wspominkowy, ale traktujący już o bardziej konkretnych rzeczach, ale na razie nie chcę Wam zdradzać, o czym te rozmowy będą. Zatem jeszcze raz bardzo Ci dziękuję i do następnego razu. Ja również dziękuję naszym słuchaczom i widzom.